Pierwsze, jeszcze nieoryginalne, Lego dostał od babci. Tak zaczęła się jego miłość. Kolekcjonował je, aż miał pełną walizkę. A potem, kiedy musiał wyjechać, zdecydował, że spakuje Lego, bo w Europie zdobędzie kolejne elementy i zestawy. I zabrał całą różową walizkę. Ze swojego kraju wyjechał z rodzicami i braćmi ze względów politycznych w 2010 roku. Bardzo nagle, z dnia na dzień, niczego się wcześniej nie spodziewając. Kiedy przekraczali granicę, jego młodszy brat musiał być przybrany za dziewczynkę. Dotarli do Szwecji i poprosili o azyl. Dostali dom, poczuli się bezpiecznie i zaczęli budować życie na nowo. Niestety okazało się, że ponieważ w paszportach mieli polskie wizy, nie mogli tam zostać. Musieli jechać dalej, do Polski. Po długiej podróży znaleźli się w ośrodku dla uchodźców, dla samotnych matek. W przemysłowej dzielnicy, z dużą ilością fabryk. Było tam wiele osób z Czeczenii, Gruzji, Inguszetii. Wszyscy nowi mieszkańcy przez pierwsze 2 tygodnie kaszleli z powodu zanieczyszczonego powietrza. Codziennie dawano do jedzenia gotowanego śledzia. Od tej pory już nie je śledzi. A potem trafili do dębaka. Razem z innymi dziećmi z ośrodka chodził do położonego nieopodal gimnazjum w Podkowie Leśnej. W wielu klasach byli uczniowie i uczennice z różnych części świata o różnym wyglądzie. Okazało się to ich atutem podczas jasełek. Razem z kolegami zostali 3 królami. Znał język rosyjski i trochę angielskiego. I to na początku mu pomagało. Przez pierwsze dni, kiedy nauczyciel coś do niego mówił, nic nie rozumiał. Język polski dla kogoś, kto go nie zna, brzmi jak świszczenie. W nauce języka bardzo pomogła mu asystentka międzykulturowa. Po jakimś czasie zaczął już sporo rozumieć, ale wciąż bał się odezwać. Myślał, że będzie niezrozumiany albo wyśmiany. Ale niektórzy koledzy zapraszali go do gry w piłkę. W końcu nie trzeba znać dobrze języka, żeby razem grać. Podczas Euro 2012 był w Polsce już rok i został kibicem polskiej reprezentacji. W gimnazjum był laureatem olimpiady z języka rosyjskiego, mógł więc wybrać dowolną szkołę. I tak w liceum zaczął czuć się coraz bardziej u siebie, dzięki kolegom, koleżankom i nauczycielom. I znów okazało się, że chyba za wcześnie. Pewnego dnia dowiedział się, że chcą go wraz z rodziną deportować. Mieszkali w Polsce już 4 lata, pisząc kolejne wnioski o status uchodźcy, które wciąż odrzucano. Okazało się, że mają 14 dni na wyjazd. Nie chciał jechać do ojczyzny. Bał się, że już się tam nie odnajdzie. Znowu czuł niepewność, strach, bezsilność. Koledzy i koleżanki stworzyli petycję w internecie i wydarzenie na Facebooku. Dołączyło do niego ponad 4000 osób. Napisali listy do różnych miejsc i instytucji. Do prezydenta Polski, szefa Straży Granicznej, szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Sprawą zaczęli interesować się dziennikarze. I udało się. Dostali zgody na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych, mogli wyprowadzić się z ośrodka i zamieszkać w prawdziwym domu. Ten chłopiec to ja. Mam na imię Kuban, mam 23 lata. Przyjechałem z Kirgistanu, mieszkam i studiuję w Polsce. Czuję się w domu, kiedy rodzina jest blisko. Od kiedy otrzymałem obywatelstwo, mówię i myślę, że Polacy to my. Ale może już wcześniej, kiedy uratowała mnie moja klasa, poczułem, że jestem stąd. Tęsknię za krewnymi, za kirgiskimi widokami, wielkimi melonami dojrzewającymi w górskim słońcu i często myślę o tym, co by było, gdybym nie wyjechał. Kim dziś bym był. A Lego jest nadal ze mną. Po 10 latach od wyjazdu z różową walizką znalazłem pierwszą pracę w firmie, która prowadzi zajęcia z budowania Lego. Warto wierzyć, że marzenia mogą się spełnić.